Siemanko, dzisiaj filmik nie z głową. Z ogródka też nie, nie martwcie się. Będzie film z Ubera. Mam tu, jak widzicie, trochę jeszcze robótek wiosennych. A że mój blog na Globo zaczyna się za 2 minuty, a zostało mi jeszcze tyle, plus to rozgrabić, no to bym się nie wyrobił. Mnożnik podczas deszczu, bo pada. 1,54, gdzie przy dobrej pogodzie jest on 1,46, nie? Także mnożnik też nie zachęca do jazdy na Globo. Ktoś w komentarzu napisał mi, że Uber oddaje, jak są gorsze warunki pogodowe, a że Uberek mogę sobie jeździć kiedy chcę i na ile chcę. Więc tak sobie pójdę, jest 16:26, tak myślę, że do 6 się wyrobię z tym, się jeszcze umyć. No to od 6 tak do 20 pójdę sobie na 2 godziny, może na 3 na Ubera, zobaczyć czy uda się coś zarobić. Ja mówię, że w tym miesiącu będę chciał jeszcze Ubera spróbować, Volta, i to nadarzyła się idealna okazja. No to do zobaczenia na rowerze, siema. Dobra, od razu sorry jak będzie słychać szelest, no założyłem króciaczkę w pierdolkę, także ortalionik może się ocierać o mikrofon, także sorki z góry. Dobra, 18:13. Zaczynamy te 2 godzinki na Uberku. Warunki, jak każdy widzi, pyta jak sam chuj. Więc zobaczymy, czy Uberek będzie dawał zamówienia. Nie włączam nawet Volta. Chcę to spróbować na samym Uberze pojeździć dzisiaj. No tak, 2 godzinki myślę i 2,5 i do domu. Coś mi już wpadło. Bubble tea, poke poke. To mogę śmignąć na pamięć. Na Wawrzyńca, no daj Boże to jest. Oczywiście trochę już nie jeździłem na tym Uberze, trzeba było sobie samo jebkę pierdolnąć. Chciałem w kasku i w okularach. Nie przyjęli. Mi się coś pokazuje, że 8 minut, 4 minuty. Ja nie wiem, czy to jest czas, za ile tam dojadę, czy za ile to zamówienie będzie gotowe. Ale mnie łapska bolą od tej łopaty. Odciski mi się porobiły. Plecy mnie jebią. Dawno się żadnej konkretnej roboty nie wykonywało. Znowu nie tyle na gotówkowe, co trzeba uważać na te piny chyba, że potem się nie musiał wracać do klienta po pin, albo dzwonić domofonem. Dobra, okej. Taka mała paczuszka się ogórką złapałem, by nie lotowała w plecaku. Zamówienie do pani Pauliny. Nie u nas. Nie? Dobra, to dziękuję. Kolanko. Że? Kolanko. Tak, proszę. Co? Pierwsza rekwizyta. Kolanko? Jakie kolanko? A, no pisze tu jakieś kolanko. A co to jest to kolanko?
ciekawie się zaczyna. Halo, dzień dobry. Uber z tej strony, wie pan co? Ja zamówieniem przyjechałem, tylko nie wiem jakie kolanko, gdzie ja to mam z tym jeść. Jestem po 17. Numer zamówienia? Dzień dobry. Pan potrzebuje kolanka na pewno, tak? No, nie wiem co to jest to kolanko właśnie. Kolanko to jest w ręga, pan musi wyjść za bramę i to dosłownie będą następne drzwi. Aha, ja tu chodziłem, przykład, dobra. Nie, tu jeden lokal, a pan potrzebuje następne. To dziękuję pani bardzo. Aha, tu jest to kolanko. Ja wziąłem tam. To można to panie Polinie zawołać? 8900, tak? Nie, a czy ja mam do doręczenia? Chyba, że ja mam tu odbiór drugi, ja już się gubię w tej aplikacji, moment. Nie, wydaje mi się, że to do odbioru pan ma. Aha, no tak. Dobra, to jest drugie zamówienie, bo ja mam już jedno przy sobie. Sorry, no to dobra, no to proszę zobaczyć. No tak, zgadza się, no dobra. Ja musiałem dwa dostać, sorry w ogóle. Dzięki, do widzenia. Kurwa, nikt nie wierzy. Nie znam tej aplikacji, kurwa. Ja myślałem, że ja wziąłem z jednego baru i zamówiła sobie pani do drugiego baru i pani tam w tym barze będzie. A to był drugi bar, z którego ja miałem pobrać drugie zamówienie i dopiero teraz jadę do klientów. Dobra, 2,5 km do klientki. W ogóle muszę po robocie wpaść po jakąś kolację. Jakiegoś burgerka, tylko nie wiem. Nie wiem, czy wziąć tego Flichty, Cornera, czy do Maca, tylko w tym Macie to drogie jak chuj to wszystko. Ale dobre, bo jadłem wtedy za darmożkę, co mi anulowali zamówienie. Tylko szkoda mi za jednego takiego, jak tam sobie upatrzyłem, burgera dać 55 zł. Halo? Uber. Ja pierdolę. Nie, ten nocnik to będzie totalnie ogarny. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Jestem drugim na ślisko. Dobra, ja nie pokazałem jak to fachowo sobie zmontowałem. Do tego uchwytu kiedyś dostałem taką nalepkę, żeby sobie na telefon na swoje etui przykleić. No i przykleję to do tego etui. I gitara się ma. Założyłem tą kurtkę, za chwilę się okaże, że gówno, a nie deszcz będzie. Nie można było normalnie w bluzie iść. Mam tylko nadzieję wielką, że nie pojebałem zamówień, bo tamta się pani tak dziwnie patrzyła. Kolejne zamówienie mi wpadło, czyli co? Jednego nie skończę, a już może drugie wpaść. Niby spoko. Dzień dobry. Może pani podać PIN od razu? 5290. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Za 3 minutki będzie gotowy ponoć. Nie wiem, czy tą muzykę na uszy włączać, bo żebym słyszał, jak kamera się wyłączy, bo za chwilę się okaże, że ja pójdę do domu. A ja mam chuja nie nagranie. Górą, dołem? A dołem. Jednak górą. Chyba delikatnie, żeby koła nie urwać. Delikatnie. Aha, misiaczki. Zagramy bezpiecznie. Aha.
następny. No i jesteśmy. 5 minut Uber. Dobra. 0C. Dziękuję. Dostawa na 350 metrów. Kurwa, kot łapał na pierdala, bo myślałem, że to klient po mnie puka. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Nie wiem, co jest grane. Kazało mi zdjęcie zrobić. Nie wiem, czy klienta, czy kurwa zamówienia, jak mu wydaje, czy nie wiem, nie wiem. Zrobiłem zdjęcie tej siatki. Wysłałem im, chyba przeszło, nie wiem. Za tamto podwójne zamówienia to w ogóle, żebym dostał 34 zł brutto. No to oni sobie tu zaparkowali i obchodzi ich po osiedlowych ławeczkach. To są moje zamówienia. Po dwa wcześniej dawałeś. A teraz co? O jest. Za 2 minuty. Bierę. Nie wiem co, ale bierę. Tutaj chyba. Boss kebab. Jestem premium? Zobaczymy. Przepraszam panią, boss kebab to tutaj u was. Dobra. O, kolejne zamówienie. Biorę. Ale najpierw to. Dzień dobry. Mogę pana prosić o PIN? Bardzo smacznego. Dzięki, do widzenia. Kolejny odbiór 900 metrów stąd. A to się otwiera. No, przekręcić trzeba. A co to mamy w ogóle? Laila Vega Corner. Prawo, lewo, prawo, lewo, kurwa, prawo, lewo. Ja w lewo i w prawo, ale ja pojadę w prawo. O! Czyżby tu tekster zajebał bańką Sylwestra? Tyż byłem blisko. No i tu jakaś knajpka na rogu. Kawiarnia? Nie, Laila. Tutaj. Pinarello. Zabytkowo. Dobra. Do widzenia, dziękuję.
Mam nadzieję, że pan Omar nie musi podawać PIN-u. Kurwa, no i tam miałem jechać, ale mi ta nawigacja drażni. Zaczyna padać. Kurwa. Kurteczkę mam elegancką, ale gorzej ze spodniami. Fachowo tu sobie przyparkujemy. Dobry, dziękuję. Dobry. Dziękuję, do widzenia. Dobra, miałem też jakieś zdjęcie zrobić, nie wiem. Pierdolnąłem teraz byle czego. Chuj, no chyba się udało. O, jest zamówienie. Chyba się trzeba wracać. No nie, na rynku. Dobra. McDonald's, dominikańska. Czyli grodzka. No tam jest czarno, kurde, przejebane. No, nie wiem, czy kamera to odda. Ale tam nad kościołem to... Nie chcę jechać na tą stronę. A tam jest dom. Na Grodzkiej puściutko. O, chyba moje zamówienie stoi. CE. Można kupować? Gotowe, dzięki. Jedna to, dwa, trzy. Gdzie jestem? Ile? 4 kilometry? 4,5. Pogrzało ich. Ja zaraz miałem kończyć. To będzie ostatnie zamówienie. Gdzie mam jechać w ogóle? W którą stronę się kierować? Wawel. Przeskoczyć na Grunwaldzkim. O, miśki znowu. Pełna kulturka, 20. Nie ma co przesadzać z prędkością. Mik, mik, nara. A tu kolega co, pieszo na rowerze? Ziomka spotkał. Pięknie. Easy. Panuje nad tym ogrem. Ogrem? Ogierem. Nad tym ogierem miało być. Trzeci raz pani nie wychodzi. O co chodzi? Oj, bo gość wyskoczył. Przepraszam. Sorry. Thank you, sorry. Zdziwiony, że nie dzwoniłem. No kurwa, nie dzwoniłem. 3 razy dzwoniłem. Coś chuj. To, że poczekają chwilę, nie szkodzi. Ale tak mi się lać chce, kurwa, że za chwilę bym mu się odlał pod tymi drzwiami chyba. Trochę ciemno, podświecimy sobie. Już nie patrząc na to, że ktoś będę oślepiał czy nie. No auta tu nie jeżdżą. Chcę coś widzieć. Teren butowy to się można wszędzie zahaczyć. Jeszcze raz mi się wjebał róg w tą kratkę, w ten panel.
ogrodzeniowy. Wyjebałbym jaki długi. Ale ja chciałem dla ciebie zamówić. Chciałem dla ciebie zamówić. Dziękuję. Okay.